dzisiaj jestem pierwszy raz na tym balu. Jutro mamy premierę Down the Road, zespół w trasie. No, projekt, na który poświęciłem ostatnie, nie tylko ja, ale też cała grupa ludzi, którzy go tworzą, ostatnie pół roku swojego życia, więc to no, wyjątkowa sytuacja. Liczę, że ten program coś zmieni. Nie chciałbym, żeby zabrzmiało to trywialnie, ale mieć to szczęście, że można być blisko ludzi z zespołem Downa, to jest jedna z najbardziej radosnych, a jednocześnie chwilami smutnych doświadczeń. Oni są tak jak całe nasze życie, czyli są momenty wielkiego śmiechu i są też, jest bardzo wyraźna smuga takiej melancholii. To, co ich wyróżnia moim zdaniem, to jest to, że wszystkie emocje, które oni okazują, są większe. Czyli jeżeli oni się śmieją, to tak jakby się rozświetlał cały świat. Jeżeli się smucą, to jest to o wiele więcej niż to, co my możemy w ogóle wiedzieć o smutku. Więc to było coś niezwykłego i czasem mam wrażenie, że jestem osobą, która o wiele bardziej skorzystała na tym, że byliśmy razem, niż to, że oni byli ze mną. Bardzo często rozmawialiśmy o marzeniach. Pamiętam, że pierwsza taka rozmowa była wieczorem pierwszego dnia naszej podróży, więc my spędzaliśmy ze sobą czas. Ten czas był spędzany bardzo często radośnie, ale bardzo dużo też poważnie rozmawialiśmy i to były rozmowy, w których naprawdę poruszaliśmy tematy, które dla każdego człowieka są fundamentalne. Więc to nie jest tak, że... Bo to owszem było bardzo radosne doświadczenie, ale to nie jest tak, że to było doświadczenie, które polegało tylko na tym, że się śmialiśmy i było nam wesoło. Ta podróż to była odbicie po prostu prawdziwego życia, gdzie jest i radość, i smutek. Ta podróż była zupełnie nieobliczalna i ja oraz wszyscy ludzie, cała ekipa, którzy realizowaliśmy ten cykl na planie, byliśmy przekonani, że w miarę jesteśmy przygotowani do tego, ponieważ my teoretycznie byliśmy tam, dostawaliśmy różne materiały, przygotowaliśmy się do tego, żeby, ponieważ jesteśmy profesjonalistami, prawda? Natomiast bardzo szybko okazało się, że jest to jedno z tych doświadczeń, do których nie można się teoretycznie przygotować i tam każdy dzień był po prostu nieprawdopodobny improwizacją, więc to jest nie do opowiedzenia, to trzeba zobaczyć. Telewizja TTV przygotowała z tej naszej szalonej podróży, która trwała ponad 2 tygodnie, 12 odcinków. 12 odcinków, 6 osób z zespołem Downa plus ja jako kierowca, 6 krajów. No, nieprawdopodobna przygoda. Dzisiaj jestem tutaj, dzisiaj mam wielką przyjemność towarzyszyć Dominice i razem z nami jest również Michał. No Michał, który gości nas trochę na swoim terenie, ponieważ Michał jest z Gdańska. Michał tutaj mieszka i pracuje, więc czujemy się, jakbyśmy byli trochę jego gośćmi. Zdaję sobie sprawę, że jedna impreza, jak na przykład bal, czy jeden program telewizyjny to nie są rzeczy, które są w stanie wywołać rewolucję, ale mam taką nadzieję, że jeżeli my wszyscy ludzie dobrej woli zbierzemy się i będziemy po prostu mozolnie pracowali każdego dnia nad tym, żeby odczarować tą przestrzeń, prawda, żeby zasapać te niewidzialne rowy, które nas dzielą, to uda się w końcu spowodować, że... Bo chodzi o to, że nie ma czegoś takiego jak my i oni. Jesteśmy ludźmi i te podziały są zupełnie sztuczne i one po prostu powstały wskutek, moim zdaniem, jakichś po prostu tragicznych niedopatrzeń. I naszym obowiązkiem dobrych ludzi jest to zmienić. Myślę, że nam się w końcu to uda.